I witam wszystkich, co grają dalej w Gothic 1. Tak jak powiedziałem, tak i zrobiłem. Poszedłem do ostrego obozu, do mojego domu, do mojej chaty. Odespałem rany. Na świeżo możemy wrócić na dalsze polowania. Teraz tak. Co prawda mogę się dalej uczyć pozyskiwania różnych elementów tych zwierząt od Draxa, jednak sytuacja wygląda w sposób, że od ścierwojadów, jak i od kretoszczurów dostaniemy tylko mięso. Niemniej jednak warto trochę tutaj z nimi powalczyć, właśnie po to, żeby zarobić umiejętności, punkt umiejętności. Poszukać, co jest dookoła, pozbierać może jakieś ciekawe rzeczy, jeżeli jakieś tutaj znajdę. I jeżeli mi się uda zarobić pieniądze, to tym razem bym jednak zainwestował w umiejętność walki wręcz, ponieważ to się jednak przyda, niezależnie od tego, jakie kroki podejmę dalej w grze. Znalazłem tutaj coś ciekawego, więc omijając tych krwiopijców, bąki, wejdziemy tutaj do środka. Jest piesek. Spróbujemy zawalczyć z pieskiem. O nie, piesek jest za bardzo tęgawy, to na pewno z nim nie będziemy walczyć. Piesek sobie będzie żył. Teraz właśnie, pamiętając jeszcze to, co mówiłem w drugim odcinku o tym, że grało się w tą grę na takich rzęchach starych. Wyobraźcie sobie, jak to wyglądało, taka śmierć na tych właśnie rzęchach, że teraz jak wciskam sobie F9 i gram dalej, tak? Ale wtedy śmierć kosztowała naprawdę minuty, sekundy, jeżeli nie minuty wręcz. Długie, długie, długie sekundy. I było to coś naprawdę denerwującego. Była jakaś kara za to, że się zginęło. Dobrze, chcę wywołać zwierzątka. One chyba obydwa ruszą na raz. Nie, jednak nie udało się, tylko jednego. To dobrze. Pokonany. Teraz drugi. Mocno obrywałem, trzeba się wycofać. Skorzystam teraz z żywności, żeby zbytnio nie przedłużać. Zjem te smażone mięso. To przywraca dosyć dużo punktów zdrowia na tak niskim poziomie, na jakim jesteśmy obecnie. Obróć się tam, panie. No i jak na razie bilans jest na plus, bo zjadłem 2 mięsa, a zdobyłem 6, czyli zysk wynosi 4. Jeszcze dodatkowo grzyby mam. Ale nic poza tym w tej jaskini nie ma ciekawego. Szkoda, ale dobre i to. Wróciłbym jeszcze na tamto miejsce, gdzie polują Drax z tym jego kolegą, nie pamiętam jak się nazywa. Ponieważ tam chyba też jeszcze zostało przy życiu coś, co dałoby się ubić na moim niskim, bo niskim poziomie. I tak zdaję sobie sprawę z tego, że poszedłem teraz w zupełnie przeciwnym kierunku. A nie, poszedłem jednak dobrze. Czyli sobie nie zdawałem jednak sprawy z tego, gdzie idę. Nagrałem dzisiaj dosyć dużo odcinków i chyba to będzie ostatni odcinek, który dzisiaj nagram, ponieważ już gardło powoli wysiada. No są tutaj dodatkowe ścierwojady, także trzeba się nimi zająć. Koko! Chodź, Koko. O kurde! To był dopiero wyskok. Nie wyszło. Jeszcze raz. Wszystko jest niebezpieczne na porządku gry. Wszystko.
Jeżeli dobrze kojarzę, był to jeden punkt, za który krytykowano tą grę, za poziom trudności. To trochę wygląda, jakby recenzenci się w ogóle nie spodziewali czegoś takiego, że gra może być aż tak trudna na początku, że będzie to trochę taka zagadka do rozwiązania, gdzie można w tej chwili pójść, co można atakować, że trzeba będzie się tego nauczyć. Nie sądzę, żeby to było uczciwe ocenianie tej gry pod tym względem właśnie. Tutaj jest akurat dobrze postawiony poziom trudności. Według mnie. I wcale nie jest źle to, że na samym początku naszego bądź co bądź gościa, który nie jest nikim, drobnym przestępcą, tak? Tak go przynajmniej opisuje fabuła gry. Że wszystko tak naprawdę może go tutaj zabić, tak? Świat jest niebezpieczny. Zdobyłem kolejny poziom. Przybyło mi kolejne 12 punktów życia maksymalnych. I na kolejny poziom będzie niezbędne kolejne 1500 punktów doświadczenia. Ale mam już niewydanych 18 punktów umiejętności. Na nauczenie się lepszej walki bronią jednoręczną potrzebne było 10. Ale nie pamiętam, ile pieniędzy. Dorosłe ścierwojady niemniej dają 2 mięsa, dzięki czemu wychodzę w zasadzie na plus, nawet jeżeli trochę mnie pogryzą. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie jeść surowego, ponieważ to jest marnotrawstwo. Idziemy dalej w las, chociaż Drax powiedział, żeby nigdy, przenigdy nie dopuszczać się do lasu, ale wszystkie zwierzęta tutaj widać z oddali. Tam są już raptory, do raptorów nie będę podchodził. One się w tej grze nazywają zębacze. Z jaszczurów można już zbierać materiały różne od zwierzęce. To, co się uczyliśmy zbierać, jednak one są dla mnie za trudne, zbyt groźne. Tutaj jest z kolei osobnik, który jest odpowiedni na mój poziom. O, i mamy czarci krąg, czyli grzyby rosnące w kręgu. Widzę kolejnego ścierwojada na horyzoncie, więc ten ścierwojad zaraz skończy życie. Tutaj jest jeszcze coś ciekawego. Wilki tu są. Zignorujemy te wilki. Jeżeli mi się dobrze kojarzy, jeżeli dobrze pamiętam, to droga tam jest drogą do nowego obozu. Okej, tutaj latają muchy. Wow, nieźle. Cały świat błysnął. Ale tutaj są ścierwojady, do których powinno dać się podejść, nie budząc przy tym much. O, ale daleko mucha wyleciała. Ostrożnie trzeba postępować. A, bo te zwierzęta walczą między sobą. Dobrze widzę? No to zginąłem. No to zginąłem. Ominiemy zatem te ścierwojady, skoro nie da się ich na obecnym etapie jeszcze pokonać, i pójdziemy sobie do tych krotoszczurów, które tam widzę na horyzoncie. To je załatwię w pierwszej kolejności. Tam jest chyba jeszcze ścierwojad w lesie. No, pojedyncza zwierzątka, pojedyncza. Załatwiłem go, ale kosztem zdrowia niestety. Jeszcze muszę sobie te odległości tutaj wyczuć w tej grze. Jest to w sumie tak samo ważne, jak chociażby w Mordhau. Aby wiedzieć, z jakiej odległości można atakować, tak żeby trafić.
Nie trafiam. Czyli tutaj z bilansem jedzenia chyba wyszedłem na zero akurat. Nie szkodzi to w sumie, ponieważ zdobywam jeszcze punkty doświadczenia, które są tak samo ważne. Ale dwóch naraz nie będę denerwował. To się nie skończy dobrze. Ten wygląda na młodego. Ale jak jest stary. Nie zginąłem. Czy jednak nie zawsze sierwojady zwierzęta zagryzają? Nie zginąłem, ale wypadła mi moja broń. Zaraz powinien bez jej wstać. Dobrze. Czemu nie zginąłem? Dlatego, że te ścierowojady poszły walczyć z muchami. Co za tym idzie, straciłem punkty doświadczenia za nie. To jest jednak za dużo, żeby sobie na to pozwolić, także sobie wczytam grę i spróbujemy jednak zawalczyć z nimi dobrze. O, bug w inwentory, że mam inwentory otwarte, chodzę. Zjemy mięsko i spróbujemy zrobić to lepiej. Dupa. No to jeszcze raz. Tym razem zapiszę krę, żeby z domu tego mięsa nie jeść. Trochę się wycofam. Znacznie lepiej poszło, chociaż też oberwałem. Nic nie szkodzi. Dawaj. Mięso. A, i z tym poszło czysto. Już. Wyrobałem sobie w sumie tam drogę, ale wszędzie widzę, że muchy latają, także już się zacznę cofać powoli. Zwiedzimy inne tereny dookoła starego obozu. Powinno być jeszcze trochę tutaj miejsc, gdzie możemy spokojnie sobie zapolować. Koniec wody. Zawsze też, jeżeli nie można sobie dać jakimś zwierzęciem, można się wrócić tutaj i strażnicy powinni je zaatakować i zabić. Albo sami zginąć. Skrzydełka. A, bo z krwiopiców można jeszcze żądo zbierać. To chyba skrzydła jednak zawsze są możliwe do zebrania. Zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj latają krwiopijcy kolejni. Możemy spróbować fosą pójść dalej. I tutaj już są bardziej przystępne w ścierwojady do polowania. Co jeszcze można zrobić na obecnym etapie? Można oczywiście poprosić tamtego łysego pana, żeby nas zaprowadził do obozu śniącego znawców. Ale poniekąd nie polecam tego robić na obecną chwilę. Ponieważ
wszystkie zwierzęta, które napotkamy po drodze, on będzie zabijał. Chociaż z trzeciej strony jednak, jeżeli dobrze pamiętam, to w momencie, kiedy on jest członkiem naszej drużyny poniekąd, to wszystkie punkty doświadczenia będą jednak przypisywane mi w momencie, kiedy on będzie zabijał. Także wybranie się może do tego obozu będzie byłoby dobrym pomysłem na obecną chwilę. Niemniej jednak w tym filmie będziemy wciąż polować. Widzicie, tego Sirwajada można wyrolować, trochę. Może później się to i tak kończy w ten sposób, że on mnie trafia dwa razy, no. Lepiej, żeby nie dziobnął, jak to mówił Drax. A ten dziobnął. Czy możesz się przebranić? Nie można. Takie parowanie ciosów działa tylko na ludzi bodajże. Na zwierzęta nie działa absolutnie. Stan zdrowia kiepski. Ścierwojady na horyzoncie są. Mogę spróbować jeszcze coś innego oczywiście, tak? Mam przecież grzybki. Wszystko, co posłuży do regeneracji zdrowia, jest dobre. A tam są już jaszczury. Obawiam się, że jest to za groźny przeciwnik, jak dla mnie. I o ile dałoby się te ścierwojady prawdopodobnie wyciągnąć stamtąd, to jednak nie będę próbował na siłę tego robić. Po prostu poszukamy jakichś łatwiejszych celów. Na przykład mogę zobaczyć, do czego prowadzi ta ścieżka. Do wilków. Jest ścierwojad? Dobra, to ścierwojada oczywiście będziemy atakować. Jest ich nawet dużo tutaj. Ale to nie jest dogodny teren do atakowania. Tam jest most jakiś, widzę, więc może mostem będzie lepiej przejść niż w brud. Tutaj widzę, że jest więcej szczurów. Ale są też nie kretoszczury, tylko ścierwojady tutaj. Spokojnie można zacząć od tego miejsca. Trzebienie. Bariera się odezwała. No chodź, chodź, chodź. Sukces, choć okupiony utratą zdrowia. No. No niestety tak te walki można skomentować. Albo poszło czysto, albo nie. Ach. Czy można to jakoś zrobić czyściej? Znaczy czasami się udaje oczywiście, ale... Nie wiem, czy ja nie mam po prostu szczęścia, że te ścierwojady czasami atakują rzadziej, a czasami częściej. Tutaj są jakieś dobre rzeczy. Dobrze, że tu przyszedłem. Pochodnia. Talerz. Będzie to sprzedawać. Orkowe ziele. Więcej piwa. I jest pudełeczko. Pudełeczko nie jest zakluczone, więc wszystko, co tutaj jest, mogę sobie zabrać. Przedmioty się wolniej teraz kręcą, ponieważ ograniczyłem ilość klatek do 60, do 59 dokładnie. Być może naprawi to też inne problemy, które obserwowaliśmy już w tej grze. Teraz tak, czy wracać już do obozu? Może wrócę. Może wrócę, odeśpimy nasze rany. Odsmażymy nasze mięso. Ja to zrobię poza filmem, to znaczy, że zakończymy ten odcinek już za chwilę. I od razu powiem, że plan na następny odcinek to będzie wycieczka do obozu śniącego. To będzie nasz pierwszy przystanek, nie będący starym obozem, tak?
pomimo tego, że tak jak już powiedziałem, nowy obóz będzie naszym docelowym jakby miejscem dołączenia się, to jednak na to wychodzi, że odwiedzimy to miejsce jako ostatnie. No dobrze, chyba nie ma sensu dłużej tutaj przedłużać tego odcinka, skoro już... A, jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać. Tylko nie wiem, czy to tutaj będzie, ponieważ znalazłem tą dużą łyżkę. I to faktycznie pozwala odtwarzać animację przy kotle. Tylko gdzie ten kocioł jest? Wrzut. A tak w ogóle to za co tutaj trafiłeś? Ty też za bardzo lubisz zwierzęta. Oni krzywo na to patrzą, wiesz? Właśnie tak tutaj wylądowałem. O kurde. Masz w życiu. Trochę oberwiesz. Ale ten kocioł jest zajęty. No dobra, no ale można wykonywać tą samą animację co gościu. Przy następnym filmie to pokażę, teraz nie będę tego przedłużał, także... Nie muszę jednak przedłużać, ponieważ w ostatniej chwili zauważyłem kocioł. Jest. Mamy łychę, jest kocioł. O, brzydko wyszło. Wyskoczmy z kotła. O. I on trzyma tą łychę teraz tylko włożoną, ale w momencie, kiedy wcisnę klawisz do przodu, to zacznie mieszać. Spokojnie. Taki smaczek. To do niczego oczywiście nie prowadzi, tylko mieszamy. Jest animacja, ale mimo wszystko. Dobrze, więc do następnego.